Watch what you're doing. There's people walking here. Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pankuś i zapraszam na kolejny odcinek z Kingdom Come Deliverance. Dobra, co my tu mamy? Bo jest parę rzeczy do zrobienia właśnie w tej mieścinie i w jej okolicach. Tylko teraz nie widzę co. Na pewno mam podsłuchać, bo to jestem w tym miejscu, nie? Podsłuchaj rymowanki. Później musimy opowiedzieć rymowankę i wrócić tu. Aha, dobra, to już chyba pamiętam, co chciałem zrobić i jak chciałem to ugrać. No to wracamy w takim razie do Kowala. Nie mam gdzie zapisać, niestety, znowu. Bo sobie nic nie przygotowałem. A pamiętałem, że przed filmem muszę sobie... To było tu? Nie. Było tu. Pamiętałem, że przed filmem muszę sobie przygotować, więc dajcie mi chwilę, ja skoczę po jakiś notesik albo coś takiego. Jakiś zeszyt. Mam nadzieję, że się gdzieś znajdzie. No i będziemy zapisywać sobie rymowankę. Dobra, pewnie nie zdążę wszystkiego od razu, więc jakieś, nie wiem, może główne hasła albo coś takiego będę starał się zapisywać. Dobra, spoko, Heniek, mamy tutaj ważną misję do wykonania, tylko pytanie, czy on już właśnie sobie z tym zacznie, czy będę musiał poczekać, czy iść na tą miejscówkę, co ostatnio go podsłuchiwałem. Czy on już jak jest teraz w trakcie? Dobra, to wiecie co? Póki jest w trakcie, ja sobie tu przebiegnę rzeczywiście. No i ostatnio gdzieś tutaj badałem chyba stąd, nie? No tak jakby zniknę z oczu. Się skradało, nie pamiętam. O! Spróbujemy. Chyba, że pójdzie spać zaraz. Nie? Nie wiem, czy już zaczął cykl od nowa, czy jeszcze nie? Czy mnie widział, bo na chwilę faktycznie się spojrzał w moim kierunku? Ale no ostatnio stąd działało. Myślę, że nie działa. Schowam się trochę bardziej. Coś tam właśnie było, że coś o słońcu, o Gutenbergu chyba, nie pamiętam, no. Tak słowo w słowo. Teraz w ogóle mu się nie chce nic rymować. A już chyba zaczął cykl od nowa. O, lipka, no. Trzeba było sobie zapisać wtedy. No nic, no będziemy cierpliwi, chociaż zaraz pewnie będę musiał szukać noclegu i tu przyjść później, bo chłop pójdzie spać, nie będzie po nocy kół pewnie. No tutaj siedziałem i było git, no. Chyba, że już nie mogę podsłuchać. Poszedł spać, no kurra. Szlak by to trafił. Dobra, gdzie to jest jakaś karczma albo coś takiego? Tu. Się cofnę w prawo, to gdzieś tam powinienem dojechać. Dobra. I mam nadzieję, że się uda, że to już nie było jakieś tam, nie wiem, jednorazowe czy coś. I że już po ptokach. Że jeszcze się uda. Dobrze jadę? Dobrze jadę. Teraz prosto i gdzieś po prawej stronie powinno być. Jakiś karczma, jakiś zajazd. Mam tylko nadzieję, że jest tu jakieś spanko jeszcze. Karlatan. Karczmarka, z tobą mogę? W tym temacie? O interesach? Nie. Z tobą? Oparty jesteś, jakbyś władał tym wszystkim? Nie, jesteś hazardzistą po prostu. Latan. Ty? Wieśniak, mieszczanin. Tak jakby... Obrzysta? Proszę bardzo, siedzi sobie. Z ziomeczkami. No nie ma tu spania, serio?
Thank the good Lord. It's quiet here. May the Lord watch over you. W Teresach, no to nie, bo to mi spanka mi to nie zapewni, no. Jaj, jebie, no najgorzej. Dobra, no to... Tu jest jeszcze jedna, a tu chyba będzie. Jest oberża, a to co to jest? No się czymś różni? Karczma. No, tylko oberża ma inną ikonkę, więc może tutaj się uda faktycznie przekimać. Jakieś zadanko też tam jest, nie wiem czy już je próbowałem. Denerwuj mnie koniu dzisiaj, mam dwa odcinki do nagrania z Kingdom Come. I fajnie by było się nie zdenerwować na grę na samym początku mojej dzisiejszej przygody. Ale co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Fajnie by było, jakby się udało zamknąć te questy. Które chcę dzisiaj zamknąć. Dobra, teraz znajdź oberżystę jeszcze. Taki quest. Zach. Śniaczka, parobek, mieszczanin. Mieszczanin. Karczmarka, no z tobą pewnie nie, jak zwykle, ale... Sprawdźmy. A nóż widelec. O, jest miejsce do spania, dobra. Hi, there's room here. For how long? Just the one night. All right. Money up front, though. Here you are. You've got it all to yourself. No one will disturb you. Gdzie? Where do I go to sleep? On the upper floor of the inn. Na piętrze, dobra. Zewnętrzne schody. Okej. The middle room is yours. Środkowa, dobra. Good luck, then. Wyczerpujące informacje. Są schody i jest środkowa izba. Fajnie, jakby jakieś żarełko na mnie czekało, bo trochę głodny jestem. Ale raczej nie ma co liczyć na takie udogodnienia, coś mi się wydaje. Jest tu jakieś żarcie? Ja mogę sobie usiąść co najwyżej. I nic poza tym. Dobra, sen i zapis. Obstanę bardzo głodny. Dobra, no maksa. No nie, bo to w sumie nie miało żadnego znaczenia. 7.30? No niech będzie 8.30, bo niech se kowal lubi pospać, to będę na niego czekał. Bez sensu. A tak spróbujemy zejść na dół jeszcze do karczmy. Może jakieś żarcie będzie gotowe. Strawa 14, to umrę z głodu za chwilę. Staraj się ten zeszyt przeszkadza. No już idziemy, no. Znaczy, idziemy spróbować. Dobra, tu jest jakiś kocioł. Może jest już w nim gotowe. Coś tam niby pływa, ale... Czy coś nam się tu uda zjeść? Jedz z garnka, jest! Dosyta? No niestety nie. A jedzą, ale tak średnio do końca. Ale dobra, no może gdzieś tam się trafi jeszcze jakiś garnek, z którego będę mógł sobie coś tam uszczknąć, więc może uda się to przeżyć. Tylko trzeba mieć oczy szeroko otwarte i wypatrywać garnków. Dobra, ten kowal to jest chyba tutaj zaraz z brzegu, nie? Jest, dobra. Na szczęście jest już w robocie. No to zeszycik z powrotem. Patrzymy, może stąd wystarczy, jak będę zerkał, bo ostatnio jak tu przyjechałem, znaczy pierwszy raz jak tu przyjechałem, to on już sobie właśnie zaczynał tę rymowankę od razu jeszcze zanim do niego podszedłem, no ale teraz widzę, że nic, zero kompletnie, więc mam wrażenie, że chyba zjebałem i on już tego nie będzie sobie przypominał. Tej rymowanki. Nic, nawet nie zaczyna, nawet na moment. Dobra, ale tu jak byłem, to też chyba dawało radę z tego, co pamiętam. Albo nie? Jezu, wskocz... No,
Dobra, spróbujmy. Anusz Widelec się uda. Do tyłu. Że on już chyba powinien mówić, nie od początku, ale już powinien coś tam chyba zacząć enchantować sobie. No a jak nie, to tam, bo stamtąd ostatnio działało na 100%. O. Chyba hartuje. No. Lecisz? Nie leci. Chyba po ptokach, chyba po zadaniu. Jak z nim pogadam na przykład? Jeszcze raz go o tę rymowankę na przykład? I'd like to ask you about the tempering process. And I'd say I've nothing much to tell you. You just need an eye for it and a furnace. So that's why I'm curious just how you go about it. Look, I learned it from my father. May he rest in peace. And I don't mean to share our secret with anyone. So it's a family formula? Actually, yes, it is. And that's how it's going to stay. Let's stop talking about tempering. No, to jeszcze raz go. O te zaklęcia. Pominiemy to, bo już tu gadaliśmy z tym wszystkim. Powtórz Kowalowi słowa rymowanki. Rozpoczęto cel. No dobra, no to teraz... Musimy tę rymowankę tylko podsłuchać. Tylko on nie jest za bardzo skory, żeby se ją rymować. To cały odcinek mi zajdzie i nic nie zrobimy dzisiaj. Nie, już przestał, już jakby się zawiesił i koniec, już nie gada sam do siebie. Nic, bo tak chociaż od środka chyba zaczynał, a... Teraz absolutnie nic. No dobra, no dam mu jeszcze chwilę. Ale no ostatnio stałem... No dobra, no opcją jest jeszcze, żebym sobie obejrzał tamten odcinek po prostu. I może spróbował ją wyłapać w ten sposób, ale no to trzeba cięcie robić znowu. Czasu. O jest. Ostatni dech. Dmuchnę w miech. Nie, bo to było ostatnie, ale dobra. To gdzieś na końcu. O, słoneczko grzeje, ani lilie. Słoneczko. Słonko za chmurką. Dobra, teraz lecimy od początku. Słonko za chmurką. Myślał o baśce. Baśce, rybka. Zauważył mnie, czy co? Słonko za chmurką, myślał o baśce, coś tam z rybką. Potem jeszcze coś było ostatni raz i słoneczko coś tam. Po raz drugi było słoneczko. Ale jeszcze coś o Gutenbergu było. Lecisz czy nie lecisz? To od początku. Uh-huh. Słoneczko przez błękit. Okej. Okay. Gutenberg za górą, no właśnie. Gutenberg, ostatni dech. Słoneczko świeci, grzeje. Słoneczko świeci. Słonko za chmurką. Myślał o baśce. I coś tam rybka. Dobra. Czyli słoneczko, Gutenberg, ostatni dech. Słoneczko świeci, słonko za chmurką. Usmaż sobie rybkę. No i chyba tyle, no.
Tylko pytanie, gdzie jest początek? To od nowa i wtedy, nie? Dobra, to jeszcze, bo on to mówi. Nie wiem, czy to będę musiał też to od nowa. Ostatni raz tutaj sprawdzamy. No, pokół, pokół. Idzie. To od, od początku. Słoneczko rusza przez błękit. No to sobie dopiszę. Słoneczko rusza. Gutenberg za górą. Gdyby to był mój ostatni dech. To co dmuchnę w miech. Słoneczko świeci. I grzeje. A teraz po raz ostatni. To też sobie zapiszę. Dobra. Słoneczko za chmurami. Myśl co baśce i gdybym se złowił rybkę. Dobra. Okej. Okay. Tak, tak, tak. No, mam nadzieję, że te pół hasełka mi tutaj wystarczą. Dobra. Na koń. Mapa fast travel. Nie chce mi się jechać. Tutaj szybka podróż, tak jest. Mam nadzieję, że nie umrę z głodu. No aż tak to nie. Coś tu widzę, że mi mryga na podglądzie, ale mam nadzieję, że wam nie będzie mrygać. Dobra, tam, chyba w tamtą stronę. I od razu sobie też te egzorcyzmy skończymy, a potem nie wiem w sumie co dalej. Chyba skoczymy do Teresy i od razu załatwić robotę Fryckowi i temu drugiemu. Bo tam mieliśmy pogadać. Później, no może zajmiemy się questem głównym w końcu. Dawno nie ruszałem tego wątku. Good day to you. Dobra, jedziemy. Już pamiętam. Then tell me. Dobra, no to tak. No, wymawia rymowankę. Is a sort of nursery rhyme. He uses it to time his heating and quenching. Well, there we are. I thought those rumors about casting spells were a load of nonsense. And do you recall this little rhyme of his? Maybe, but that's not all. He heats the metal twice. Twice? Why would he do that? You'll have to ask him that. But the second time it didn't hiss, although he heated it. And that rhyme of his, it went something like this. Dobra, rybka, rybka, podgrzał je jeszcze raz. Aha, podgrzał. Dobra, wiem kiedy podgrzewa drugi raz. Dobra, zacznę. Słoneczko rusza? Jest coś takiego? Słoneczko świeci? Słoneczko rusza przez błękit nieba. To było pierwsze. O kurde, tu jest słoneczko świeci, a mój oddech krótki, a tu jest słoneczko świeci. Słoneczko świeci, grzeje. To chyba będzie to. Ale dobra. Słoneczko rusza. Najpierw jest to. The sun sets out across the skies. He loses his way to the forge he flies. That sounds like the start of something. Gutenberg. Gutenberg is far, far away. Gutenberg is far. Here I'll stay. And two and three. Ostatni dech. Gdyby to był mój ostatni dech. My breath is short. My feet are sore. I'd buy a horse, but I am poor. Yes, that would be about it. Słoneczko świeci, grzeje. Czyli to będzie to chyba. The sun may burn, the sun may shine, but you'll not wither, darling mine. And seven. Teraz podgrzał je jeszcze. A zaraz, czy to jest... Czy to będzie jako część rymowanki, czy ja mu mówię, że podgrzał jeszcze raz ten? No bo podgrzewał to drugi raz. No właśnie. Druga była taka, słonko za chmurką. The sun he hides behind the cloud. His heat goes cold and his fire goes out. And that's how the second part begins, is it? Powiem ci, że tak. Myślał o baśce. He drowned the fish and broke its neck. Threw it down upon the deck. O, i usmaż se rybkę. Rybka płynęła, nie, usmaż se rybkę. Dry your fish, the fish heads best.
fishy thighs and fishy breast. And four and five. Cokolwiek ty se tam odliczasz, to wszystko. And that's all. That's the way. Chyba, nie wiem. Right. The first part long and the second shorter nearly by half. I'll have to try it out. Here's your order. Dobra. Ciężki to był quest. O Jezus Maria, dobra. Nara. Good luck then. Ale poszło, hajs wpadł, quest zrobiony chyba, więc... Macie coś do żarcia gdzieś tu na wierzchu? Nie, szkoda. Tajniki zawodu, zadanie wykonane. O ludzie, ależ to było... Dobra, teraz lecimy do... Dokąd? Do niebieskiego A. Czyli dalej gusła odprawiać. Tutaj. Doberek. Gdzie ta kobita? A, tutaj, dobra. Trochę źle wjechałem. Dobra. Kwiaty? No i w sumie nie wiem, co z tymi kwiatami dalej. Chyba coś będę musiał teraz naściemniać, nie? Co dalej? Good. Let's go to the cross in the bedroom. I co dalej? Wrzuć zioła do... Well, what are you waiting for? I feel a bit out of my depth. This is my first time. Now you tell me. Well, get started. You've got the flowers, so it has to work. Well, here goes. Po polsku? Tak nagle z dupy? No, lecimy po łacinie, żeby... Ona, myślę, nie zna łaciny, ja też nie, ale znam chyba trochę więcej. Zatem teraz mogę pierdolić głupoty, ona nie zrozumie. Tak. Na 100% tak to szło. Etc. Tak jest, to jest najważniejsze zaklęcie. Ave Maria, gratia, plenty, dominatrix tecum. Ale rozkurwiłem. Glory be to the Father, the Son, and the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. O Lord, may he rest in eternal peace, and may eternal light guide his way. Amen. Amen. Thank you. Zlecenie wiedźmińskie wykonane. Finally sleep in peace at night. Come by tomorrow to see if it worked. O Jezu, dowiedz się, czy... Przestań mnie... No, zablokowała mnie za drzwiami, no. Dobra, jeszcze raz. Otwórz. Nie zablokuj się i wyjdź. Dobra. Ej, czy ona chce mnie tu zostawić w swojej chacie, żeby tak drzwi zamyka przed nosem? Dobra. No to co? Karczma jakieś żarełko, nie? Nie będę specjalnie przewijał teraz czasu do jutra. Gdzie tu coś będzie? W lewo. Żeby się tu przydało uszczknąć. Widzę, że na zewnątrz nic. Jedyna nadzieja, że w środku tam coś się dzieje. Chyba, że tu jest z garnka. Już same resztki, wszystko wyżarli, kurde. No, byłaś po tych schodach, no Jezus Maria. Może zaraz będzie, że teren prywatny? Nie, jedz garnka, dobrze. Chociaż to do pełna. A nie, jednak do pełna. No to git, dobra. Fajnie, że za darmo mają to żarcie w karczmach. No dobra, to byśmy mieli z głowy. Znaczy przynajmniej na razie. Wracamy teraz w takim razie do... do Teresy. O, już szybką podróżę, naprawdę. Chcę trochę zagęścić akcję. Pewnie już jeździć absolutnie wszędzie. Teresa pewnie się będzie burzyć, bo deszcz pada. Ale nic, no można spróbować zagadać.
good health to you. Is there any work here for carpenters? In this day and age, I'm glad I can support myself. Aha, czyli nie. O innych młynarzach, o sobie, możesz mi powiedzieć trening, naukę, możesz mnie nauczyć. Czyli nie. Postaw trochę pieniędzy. Na co mam postawić trochę pieniędzy? Can you tell me something about the other millers? There's a couple of other fellows around here in my trade. Wojtek in Kohelnitz and Simon in Sasa. Tell me about Wojtek. He's young and hot-blooded, with a short temper. But he's a fine fellow when you get to know him. His heart's in the right place, and he's always willing to lend a helping hand. Unfortunately, he got himself into a feud with that usurer, the merchant Wolfram Pruder. A slimy bastard he is. And now they're sworn enemies. What about this Simon in Sasau? An odd one he is, a loner who don't talk much. But he's as dogged as a hunting hound once he gets his teeth into anything. He won't let go until he sees it through, even if he has to walk over dead bodies. Okej, okay, coś o sobie. No dobra, no to tyle. No nie ma roboty dla nich, więc trzeba będzie pytać dalej. Look at the state you're in. Bój ci chodzi. Matthew and Fritz and their regards. They survived. My God, I'm glad. They helped me out a lot. And where did you see them? In Sasau. I bumped into them in front of the tavern. Where else? And how are they doing? They're doing fine. The monks brought them back to health. But they don't have work and they're in debt. You wouldn't happen to know of any jobs going for two lazy carpenters. Not here. And I think it will be the same in all of Rattai. It's overcrowded with refugees and they're all looking for work. That's bad. Those two need work badly to keep them out of mischief. You know what they're like. I do indeed. Try the mills in the smaller hamlets. The miller in Ledeczko is old. Maybe no, proszę bardzo. Jest to jakaś informacja? Don't you want to do something together again? I can't now. Come back in the evening, will you? Okej, okay, dobra. How about now? Może już teraz? I can't now. Dobra, wieczorem, spoko. Coś ci przyniosłem, chciałbym wiedzieć, chcę spytać. Nie, nic ci nie przyniosłem, już dość prezentów dostałeś. Przestań wyłudzać. Dobra, ale jak już jestem tutaj, to chyba do kapitana Bernarda mogę skoczyć. Bo zdaje się, że mam jakieś tam fanty po jakichś rzezimieszkach kolejnych, więc czemu by nie? Trochę hajsu się zawsze przyda. Cały czas sobie mówię, że między odcinkami muszę skoczyć na jakieś konkretne zakupy, zmienić zbroję, ten hełm przede wszystkim wymienić. Chyba jednak zdecyduję się na jakiś gorszy po prostu, bo nie wydaje mi się, żebym miał jakąś inną opcję. Zdecyduję się na jakiś gorszy, ale ładniejszy po prostu. Może jakąś brońkę lepszą albo coś takiego. Ale no to pomiędzy odcinkami, bo to za dużo czasu, kurde, u tych handlarzy mi leci na odcinkach. Dobra, bo chyba mam zaznaczonego tego Bernarda, nie? No dokładnie. A to już mogłem nie tę drogę obrać akurat. Bo to bezpośrednio wyjeżdżającą z miasta, ale no myślałem, że będzie w koszarach. Bo tam też lubi bywać czasami. Dobra, panie Bernard, ciekawe, czy da mi jakiś kolejny ten, czy... To już będzie jakby wszystko, co miałem do zrobienia w tym temacie. Zająłem się obozem. Where's the proof? Here it is. Oh, that is a nice bit of news. It looks like your work is done here at Rattai. I haven't heard of any other camps, so we may finally have some peace and calm. No i fajnie. Good work. Thank you, Captain. I have no fear of idleness. I've sent word to Captain Robard. Expecting you at Talmberg. The Cuman hordes rampaging through their woods. I teraz będzie trudniej, bo z Kumanami będziemy się nadupcać. No dobra, to możemy tam skoczyć w sumie. I tak nie mam co robić. Tak na wszystko muszę czekać. I have some trophies. Let's see. Bastards deserved it. No okej, zawsze coś. No to co? Let's go w takim razie. Fast travel jest opcja. Gdzie jest Talberg w ogóle? Tutaj.
To jest to? Idź do dowódcy. Dobra, no to lecimy fast travelem. Czemu nie? Ciekawe, czy mnie to będą lubić, bo ja tak troszeczkę czmychnąłem sobie wtedy stamtąd. Ale chyba mamy już to ogarnięte. Ciekawe, czy coś się... No podczas szybkiej podróży widzę, że mryga obraz. Ciekawe, czym to jest spowodowane. Nie chce mi się jeździć tak. No wybaczcie, ja wiem, że ogólnie... Oho! Zatrzymaj się, uciekaj. Zasadzka, zostałeś napadnięty przez uzbrojonych mężczyzn, broń się lub uciekaj. Dobra, no spróbujemy się obronić. Dobra, jestem na koniu, więc... Może będzie dobrze. No takie kmioty. A dobra, no nie będę ich lekceważył, bo... Kmioty, nie kmioty, mogą mnie najebać. A masz. Sztuka walki rośnie. Dobra, zmęczyłem się trochę. Wybaczcie, panowie. I co, ja mam 40% szans na ucieczkę przed tymi kmiotami? Jak tam? Jeszcze walczymy? Ten już ucieka. Dobra, i po sprawie. Dobra, już nie będę ich gonił. Myślę, że mają nauczkę. Dobra, ciśniemy dalej. Fast travelkiem. Jeszcze coś złego po drodze? Nie. Wszystko cacy. No serio, myślałem, że będą jakieś uzbrojone chłopy mnie tu próbować dorwać. Dzień dobry, dawno mnie tu nie było. Jest Lord Bożek. Bierzmy się... Co chciałeś? You're the young fellow who came here from Scarlet's half dead, aren't you? No. Yes, that'll be me. Why? The lady of the castle was asking after you. She wants to talk to you. Oh. Well, I'll go and see her then. Okay. Thank you. Very well. Don't make her wait. Take care now. To bardzo miła pani, więc... milsza niż pan Bożek, więc myślę, że... ona zyskała w tym momencie priorytet. Okej. Jedźmy zatem. Czy o co chodzi? Czy ma jakiś problem? Może jest damą w potrzebie? Dobra, parkniemy tu sobie. Czy ja mam ją zaznaczoną? Czy to jest ona? Nie pamiętam, szczerze mówiąc, nie. Wieśniaczka. Dobra, mogę... przybliżyć jeszcze? Trochę? Nie? Serio? W tych innych miastach mogłem. Dobra. Zielone A, czyli gdzieś tam. Ona chyba na dole była w kuchni, nie? Przynajmniej gdzieś tam za pierwszym razem. Nie wiem, czy teraz jest w wyższych komnatach. Śmiaczka. Nie wiem, czy tam mogę. Dobry. Nie wiem, tu jest składzik, schowek, to raczej nie. Ale tu jest kuchnia, więc może będzie jakieś żarcie w garze. Dzień dobry. Macie jakieś żarcie w garze? O, pyszne. Wspaniałe, naprawdę. Gotuje dopiero jeszcze niedoprawione. Dawaj, kurwa. Dobra, no czyli na górę w takim razie. Bo tu jej nie ma. Ciekawe. Już to będzie za kwestior. Tutaj? Strach tu chodzić, kurna, po tych... No i włamywanie trudne, no czyli nie tutaj. Może jeszcze wyżej. Tutaj? Gdzieś tu na końcu? Czyżby tu? O, dzień dobry. Przepraszam, że przeszkadzam, ale... What's on your mind? I heard you wanted to talk to me, my lady. It's true. I need something from you. How can I help? My cousin, young Sophie, is going to be wed. It will be an entry into a new life, and I want everything to be perfect for her. I'm looking for a few things to give her as a gift, and you're going to find them for me. My lady, why me? Normally I'd let the Chamberlain take care of it, but...
He doesn't have any taste. Skąd wiesz, że ja mam? I can't trust him with this. And I've been told no task is too challenging for you. Is that not true? Chyba tak, no ale... It will be my honor, my lady. I need you to pick up an ornamental crown from Sasau for Sophie, wine from a merchant in Ratai, and a roan from the stable in Ujits. Who am I supposed to pick up the wine from? From Conrad Hagen in Ratai. He's the only person in the whole region who can supply a genuinely good wine. And believe me, I know what I'm talking about. Here you go. That should be enough. And the ornamental crown? I had the engravers in Sasau make it, but now they've written to say it will take a while longer. That just won't do. The wedding is almost upon us, and I need it. Go and see Master Jeronim Sleski and pick it up. You said a roan from Ujits? Precisely. It's a beautiful animal. Wait till you see it. Dietrich said he'd ride it here himself, but I can already imagine how he'll end up killing himself on that horse. But you, so young and vigorous. Wine, a roan, and a crown. I can handle that. Thank you, Henry. I just wish there were others here I could trust so well. God bless. No kurde. Tyle rzeczy do zrobienia. No okej. Okay. Nie spodziewałem się, że będę w ślubie pomagał, ale no dobra, nie będzie. Tylko znowu jest cała mapa do zjeżdżenia. Cholipka, no. Sporo podróżowania. Fast travele chyba będą dość mocno tutaj uskutecznione. Dobra, idziemy teraz jeszcze z tym panem Bożkiem o kumanach pogadać. No, z kumanami pewnie będzie już ciężej. Nie wrypię w taki obóz. Już tak łatwo pewnie mi nie pójdzie. To już jakieś dodatkowe szkolenie by się pewnie przydało. Trochę więcej. Trochę więcej umieć. Chociaż no, niewiele więcej można umieć. No. Już jest kwestia szczęścia tylko i wyłącznie. Czyli się na mnie nie rzucą w pięciu. God be with you. I've been sent by Captain Bernard. He says you have human marauders here. Ah, so it was you Bernard was speaking of. Well, the Cumans are marauding, that's for sure. Sir Divish did declare a decent reward for taking the bastards down. But we've not had cause to pay out to anyone so far. Is that because the locals are too frightened? No, they're more than willing to try. It's just they don't seem to make it back again. But don't let me put you off. We do know of one camp. Along the road to Neuhof, hidden between the cliffs. I'll pay you your reward if you can bring me proof you've killed the camp leader. They wear peculiar helmets with a face mask of sorts. Kurde, to faktycznie brzmi na tych potężniejszych wojowników chyba z tymi maskami. Dobra, co my tu mamy? Miecz? Coś tu mamy? Średnio zaawansowany. Mogę to wziąć? O, no, proszę bardzo. Nie wiem co to daje w ogóle, ale no coś tam. 180? No, możemy coś urwać? 160? That's not enough. 55? Now, listen up. Dobra, poziom w mieczu. Fajnie. No może jeszcze obrona? Też się przyda. Can you teach me how to defend myself better in combat? Certainly. I'm interested in more advanced techniques. All right, but it'll cost. Dobra, kosztowne, targuj się. No jedziemy, ta sama sytuacja. 160, 165, ekstra. Udoskonalona obrona. No i dobra. I zawsze to coś więcej. Chociaż w sumie, jak będziemy walczyć z kumanami i oni będą może trochę bardziej opancerzeni, to może spróbujemy też właśnie buzdygany i pałki, co? No to najpierw początkujący, sporo kosztować. Dobra, już się nie będę targował, nie chce mi się. Poziom w buzdyganie, bardzo ładnie. I nie wiem, czy mam poziom piąty. Dobra, mam. Aha, muszę zacząć, dobra.
No, faktycznie nie walczyłem jeszcze za bardzo buzdyganami, ale no... Będzie się trzeba wprawić niedługo. No dobrze, dobrze, dobrze. Co my tu mamy? Gdzie są te obozy? Gdzie to są rzeczy do zrobienia? C to jest co? Znajdź siwka. To można by tam podskoczyć od razu. To będzie ten obóz pewnie. Zabij Herszta. Tu jest quest główny. Tu mamy... Aha, no to później. To jutro muszę wrócić. Kup wino od kupca. Dobra, to myślę, że... Myślę, że skoczymy sobie tutaj. Fast travelem oczywiście, bo to już będzie wieczór. Co, ktoś mnie zatrzyma tutaj? Nie. Trzeba było wyjechać, bo ograniczenie do 50 było. Będzie wieczór, więc może z Teresą się uda zagadać, chociaż nie wiem, czy już nie będzie za późno. 21, 30, 22. O, chyba nie pyknie, chyba za późno, ale no nic, zobaczymy. To najwyżej, już raczej wina nie kupię. O, wróg! Walcz. Co to za wróg? Now we'll have another bout. I won't be robbed of my winnings by some lousy greenhorn. Coś za jeden. Nie wiem, co to za typek. Ale widzę, że jest dość potężnie opancerzona. Ja tak bez buzdyganu. Może być różnie. Skubany. Jeszcze nic nie widać oczywiście, nie? Oczywiście po ciemku. Jak zwykle przy takich pojedynkach. Dobrze. Dało się skontrzyć. Chyba na kontrach muszę polegać idealnych tylko i wyłącznie. Niewiele mu jestem w stanie zrobić teraz niestety. Bo nie zmieni... Nie to... Bo na buzdygan sobie nie zmienię, nie? Podczas walki. Zmienię? Na buzdygan rzeczywiście? No mam. O, wygrałem! Wygrałem ten! Wygrałem clinch. O, pięknie. To go zaboli. Dobra, to dobrze wiedzieć, że mogę w trakcie walki sobie właśnie brońkę zmieniać. Dobrze, pięknie. Pchnięcia buzdyganem to raczej głupi pomysł. Tak se teraz myślę. Bo nie będę się tu silił na żadne kombosy na razie. Bo i tak nie pamiętam żadnego, się nie oszukujmy. Że coś mi się tu udało grać. A co to za chłop w ogóle? Czemu on mnie nagle zaatakował? Co ja mu zrobiłem takiego? Coś go tam łomotam, no. Chyba niewiele. Staje mi liczyć, że się po prostu znudzi i podda. Chyba weszło. Dobrze. No nie mogę go sięgnąć, kurde. Za daleko go odpycham od siebie. Nie mogę go trafić. Nie, skup się na nim. Nie, no nie mam dość. No co ty? Świetnie się bawię. Nie mamy. No nic, naprawdę, zostaje mi liczyć, że się po prostu zmęczy.
Albo że przegram. Też tak może być. Nie udało mi się zamarkować ciosu, no. Chyba nie pamiętam, jak to się robiło po prostu. Czy ja nie muszę odcinka kończyć czasami? No, wypadałoby. No nic, zaraz nagrywam drugi, więc w zasadzie moglibyśmy sobie tutaj rzeczywiście skończyć. Ale mu najebałem! No jednak nie do końca. Au! Aż mi krew poleciała. Zrobił mi krzywdę. Kucheniek, oddychaj. Dobrze. I w łeb, dobrze. Dobrze, i w łeb. No kurde, powinno wejść, no. Cholipka. No dobra, coś mu tam zrobiłem. Powiedzieliście mi, że ten fioletowy pasek na dole to jest jego życie. Więc coś tam... Coś mi się tam udaje mu uszczknąć. Więcej ja jemu niż on mi, to na pewno. To na 100%. A całkiem dobrze mi się żyje, a co? Czemu pytasz? Oskubany. No poddaj się. Poddaj się, miejmy to z głowy. Też mi absolutnie nie wychodzą idealne kontry. O, dobrze, teraz poszło. Okej. Dobra, no chłop już ma połowę życia. Może się zaraz rozmyśli z tego wszystkiego. Zobaczymy. Dobrze. Dobrze, oberwał. Poziom w buzdyganie, świetnie, to się bardzo przyda. Ekstra. Punkty za dodatki, nieźle. Dawaj, dziada. Dobrze. Dobra, bo się zmęczę zaraz, ale jest okej, okay, jest okej. Okay. Ewidentnie wygrywam to starcie. Dobrze. Mniej dobrze. No o ile on tu zaraz jakiegoś brudnego triku na mnie nie zagra. To powinienem był w stanie to wygrać. O ty! Ale mi odwinął. Kurna, ja tu na dymanko szedłem, aby mnie chłop zaatakował. No, poddaj się już, no. Miejmy to z głowy. Jebaniutki. O kurde, co to jest? Śmiertelna rana? Jakoś umieram już po mnie? No krwawy fest, zabije mnie. I raczej nie prędko mi to przejdzie. A... Bandaża chyba... Nawet nie mam. No mam, ale nie mogę użyć. Podczas walki. No i umrę. Mówiłem, że jeśli... Chłop jakiejś kurde nieczystej zagrywki nie wymyśli, to przeżyje, ale no, wymyślił nieczystą zagrywkę i umrę. A nie wiem, gdzie jest safe. Do dupy jestem buzdygan. Wykrwawię się tutaj. Nie przeżyję tego, nie ma szans. Za daleko go odpycham, żeby szybko do niego podbyć i mu faktycznie krzywdę zrobić po tym kombosie. W sensie po tym odepchnięciu go. No i odnowił mi ten efekt teraz jeszcze. No co za... Dobra, to już jest walka naprawdę na ostatku sił. I ja i on.
Tylko, że jeszcze będzie tak, że nawet jak z nim wygram, to umrę. Chyba, że uda mi się na tyle zabandażować. Dobra, padł. Dalej, wyjdźmy z walki i próbujmy to przeżyć. Tryb walki, dalej, kończ się, bo zdechnę zaraz. No już jest po walce, no kurwa, czemu cały czas jest ta ikonka? Dobra, już mogę się bandażować. Nie możesz użyć opatrunku, bo nie krwawisz. To co ja mam zrobić? Co to jest za efekt? Mam go, jak jest tutaj opisany? Skutki eliksiru zguby, co? Co mnie otruł? Co ja mogę, jak ja mam to skontrować niby? I co to są za skutki, przepraszam bardzo, co to jest za maść? Przynosi ulgę kościom i stawom, zręczność i obronę o 5 punktów, raczej nie. No co, umrę? Umrę i nie będę żył? Czy on nie zabije jednak do końca? O co chodzi? Miecz Giermka. No zdechnę. To nic nie zrobię. Nie mam ani antidotum żadnego, ani nic. Co z tego, że wygrałem, jak zaraz padnę? Chyba, że ma... Może ma antidotum. Odwar z nagietków? W ciągu jednej minuty zdrowie wzrośnie. Usunie skutki pijaństwa. Dobra, no to wezmę. I spróbuję szybko, chociaż zaraz umrę. Zastosuj. Nie, jedz. I co, koniec, umieram. Tak? Dead? Dead. Na dzisiaj to tyle, dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, możecie zostawić łapę w górę, albo suba, albo jedno i drugie. Ja dziękuję bardzo wszystkim za wspierającym kanał, wybijajcie na Discorda, Instagrama i Facebooka. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, hej pa!